Czas na najnowsze wydanie studia Grupy Orlen. Zapraszam serdecznie na nasz program informacyjny. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Oto tematy, o których będziemy dziś mówić. Razem napędzamy polskie rolnictwo. Orlen Wisła Płock dalej w Lidze Mistrzów. Info dla Płocka. W Jasionce pod Rzeszowem odbyło się Europejskie Forum Rolnicze. Ważnym elementem wydarzenia była konferencja zorganizowana przez kilka spółek z Grupy Orlen, a dotyczyła projektu Razem napędzamy polskie rolnictwo. Grupa Orlen będzie współpracować z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa pod opieką ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Jan Krzysztof Ardanowski objął patronat nad projektem Razem napędzamy polskie rolnictwo. Jak znaleźć stabilnego, poważnego, liczącego się na rynku, uczciwego partnera, który będzie zaopatrywał polskie rolnictwo w paliwa? I taką firmą, takim koncernem jest niewątpliwie Orlen. To jest nasza perła w koronie. To jest jeden z najważniejszych podmiotów gospodarczych w Polsce, który znakomicie zarządzany przynosi duże efekty ekonomiczne, ale jest również wspierającym wiele inicjatyw społecznych. Realizacja projektu przyniesie korzyści zarówno Orlenowi, jak i samym rolnikom. Poszerzy to grono naszych klientów i realnie wpłynie na wzrost zysków. Program Razem napędzamy polskie rolnictwo oznacza dla polskich rolników atrakcyjne warunki korzystania z oferty spółek Grupy Orlen. Współpraca będzie dotyczyć oferty sprzedaży paliw i gazu, soli paszowej oraz nawozów, olejów smarnych i kart flotowych. Podczas forum Grupa Orlen wystawiła też stoisko, na którym zaprezentowała swoją ofertę oraz gamę polskich towarów dostępnych na stacjach Orlen, także tych pochodzących od polskich rolników. Nikt nie wierzył w końcowy sukces. To miał być ostatni mecz w Lidze Mistrzów, a tymczasem z awansu płocczan cieszą się teraz wszyscy. Orlen Wisła Płock zwyciężyła w meczu z duńskim wicemistrzem kraju i awansowała do najlepszej szesnastki w Europie. Noc z niedzieli na poniedziałek. Było już po północy, gdy autobus z piłkarzami ręcznymi z Płocka dotarł właśnie pod Orlen Arenę. A tu czekali fani, wdzięczni za pokonanie w rewanżu duńskiego Silkeborg 27-20. To było niesamowite ciarki, teraz mam nawet na plecach i chciałbym, żeby to wróciło. Dziś to przywitanie naprawdę było mega. Ta ilość osób, które tutaj przyszły i jakość w ogóle, cała ta otoczka, to było niesamowite. Nawet na lotnisku mieliśmy tam 5-6 kibiców, którzy mieszkają pewnie w Warszawie, ale też musieli znaleźć ten czas, żeby do nas przyjechać i nas wspierać, tak naprawdę nam pokazać, że są z nami. Mam nadzieję, że tak zostanie i że ci kibice, którzy dzisiaj byli, będą nas wspierać do końca sezonu. Niewątpliwie zwycięstwo Orlen Wisły Płock wzięło się z dobrej gry całego zespołu, ale bohaterem spotkania był Adam Morawski, który bronił tego dnia, zwłaszcza w drugiej połowie, jak w transie. Kloczek dziś tak naprawdę pomagał nam jak tylko mógł, wychodził sam z siebie i nie pamiętam takiego meczu, w którym bramkarz w drugiej połowie miał 71%. Tak mówił Loczek, nie wiem czy mu wierzyć czy nie, ale ufam, bo naprawdę dziś był tam, gdzie powinien być. Czasami nawet tam, gdzie nie powinien być, też był i bronił, więc chwała mu za to, że w pewnym momencie nam ten mecz pociągnął. Dzisiaj to był mecz, tak jak już ci mówiłem, zaczęliśmy wychodzić na 2, 3, 4, 5 i ja mówię, co się dzieje, wszystko nam wychodzi, piłki lecą w zwolnionym tempie, obrona pomaga, w ataku jesteśmy konsekwentni, super, wszystko wychodziło, mówię, to jest nasz dzień, po prostu musimy to złapać. Dawno nie byłem tak dumny z siebie i z naszego zespołu, że potrafimy walczyć do końca, tak jak nas Szawi przez cały tydzień przygotowywał, że to nie jest tylko 60 minut, ale 120 i jestem dumny z nas, ale też to jest na pewno dla nas lekcja, że musimy walczyć cały czas do samego końca i mamy jeszcze wiele ważnych meczy. Trudno o lepszy moment na takie zwycięstwo, zjednoczenie i mobilizację zespołu przed kolejnym ważnym spotkaniem, tym razem na ligowym krajowym parkiecie z kieleckim Vive. Ruszył bezpłatny system informacji dla mieszkańców regionu płockiego. Nadawcą komunikatów jest PKN Orlen, a odbiorcą może być każdy, kto dokona w systemie rejestracji. Czemu ma to służyć i jakiego rodzaju informacje docierają do mieszkańców? O tym w naszym materiale. Teraz każdy mieszkaniec Płocka czy powiatu może sięgnąć po wiadomości z pierwszej ręki, ponieważ obecność firmy jest nierozerwalnie związana z codziennym życiem miasta i jego mieszkańców, to jasny i krótki przekaz może jedynie sprzyjać budowaniu relacji między partnerami.
Informacje wysyłane przez Orlen można odbierać albo bezpośrednio na swój telefon, albo pocztą elektroniczną. Wtedy będą spływać na podany adres mailowy. Szeroki jest zakres tematyczny przesyłanych treści. Mogą to być komunikaty mówiące o tym, co dzieje się w zakładzie produkcyjnym, ale też informujące o wydarzeniach kulturalnych czy sportowych w Płocku, których Orlen jest organizatorem, sponsorem lub partnerem. Nie zabraknie też komunikatów dotyczących nauki i edukacji, wolontariatu i działań Fundacji Orlen Dar Serca. Po odklikaniu właściwych zgód i dokończeniu rejestracji w ciągu kilku minut stajemy się odbiorcą informacji z systemu. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego systemu informacji dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego. Amerykański Ethisphere Institute jest organizacją, która co roku sporządza ranking najbardziej etycznych firm świata. W tym roku takim tytułem może poszczycić się tylko 128 przedsiębiorstw działających na wszystkich kontynentach. Wśród nich jest PKN Orlen. W 2019 roku w rankingu znalazło się 50 branż z 21 państw. W tegorocznej edycji konkursu eksperci przyglądali się, w jaki sposób firmy dążą do ulepszania praktyk etycznych, rozwoju swoich pracowników oraz wspierania kultury korporacyjnej skoncentrowanej na etyce w realizacji postawionych celów. PKN Orlen jako jedyna w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej firma po raz szósty została wyróżniona w prestiżowym rankingu. Wyróżnienie przyznawane jest przedsiębiorstwom, które odgrywają kluczową rolę w napędzaniu pozytywnych zmian w świecie biznesu. The Ethisphere Institute to niezależny ośrodek badawczy promujący dobre praktyki i etykę w biznesie, a także zarządzanie z poszanowaniem standardów w relacjach z pracownikami, partnerami biznesowymi, inwestorami i regulatorami rynku. To był ostatni temat dzisiejszego wydania Studia Grupy Orlen. Kolejny program informacyjny oczywiście już za tydzień. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.